Cześć, tutaj Mikołaj z Brawa Komiksy. Zapraszam Was na kolejny film poświęcony serii Świat Aquilonu, który jest wydawany przez wydawnictwo Storyhouse Egmont. W dzisiejszym odcinku poznamy aż o trzech komiksach, które prezentują trzy różne serie, w tym jedną nową. Zaczniemy od Krasnoludy, tom 7, Derdra z Bractwa Monety. Następnie będziemy mówić o serii Elfy, tom 10, Czarny Elf o Mrocznym Sercu. Trzecim tomem będzie Ziemi Ogona, tom 1, Zul Kasajowie. Zapraszam do oglądania. Derdra z Bractwa Monety jest to bezpośrednia kontynuacja tomu numer 2 o tytule Ordo z Bractwa Monety. Zastajemy tutaj Ordo kilka lat po wydarzeniach z pierwszego tomu opowiadającego o nim. Ukrywa się i chce zapomnieć o swojej przeszłości. Dopada go jednak właśnie ta przeszłość i prosi o pomoc. Ta przeszłość występuje w postaci pewnej pięknej krasnoludki. I ta krasnoludka, no, ma wiele za uszami. Autorem tej historii jest Nicolas Jarry. Pewnie zdążyliście się przyzwyczaić, że jego styl pisania jest bardzo bogaty w ozdobniki i opisy. I nie inaczej jest właśnie z tym tomem Krasnoludów, gdzie opowieść jest bardzo mocno opisana, zarysowana, dużo jest narracji, ma lekko oniryczny klimat i dowiadujemy się wiele o samym Bractwie, jak i o poszczególnych postaciach występujących. Jest to również klasyczna opowieść o zemście, pełna politycznych intryg. Dzieje się tu dużo, jest krwawo, mrocznie, a niekoniecznie dostajemy happy end. Sam Nicolas Jarry jest jednym z moich ulubionych scenarzystów, świetnie pisał tę opowieść, niczego tu nie brakuje, chociaż motywy są ogólnie znane, są podane w bardzo fajny sposób. Za rysunki odpowiadają Pierre Denis Go oraz rysunki stworzył Stefan Kreti. Obaj panowie przygotowali szatę graficzną zgodną z frankofońskim duchem współczesnych komiksów. Jest bardzo szczegółowo, prawie że realistycznie, piękne widoki, pełne detali, postaci również są bardzo turystyczne, nie sposób ich pomylić i są bardzo różnorodne. Jednym słowem, warstwa graficzna siódmego tomu Krasnoludów jest przepiękna i świetnie się ją ogląda. Dziesiąty tom Elfów autorstwa Arta Alstona jest to bezpośrednia kontynuacja tomu piątego. Mamy tutaj samą postać główną, Gawaina, który po pewnej dozie szkoleń zostaje wysłany na pierwszą misję. I jak możemy się spodziewać, żółty dziób na pierwszej misji, rzucony w głęboką wodę, niekoniecznie dobrze sobie poradzi z tym, co zostało mu zlecone. Pokazuje, że dużo potrafi, ale też wpada z proste pułapki, które każdy mu wytyka. Intryga tutaj jest gęsta, bardzo szybka, również szybka jak morderstwa, które planuje i wykonuje Gawain. Jest to jedna z lepszych i szybszych opowieści. Świetnie się to czyta. Alston wie jak pisać bardzo fajne, blockbusterowe opowieści, chociaż jego podejście podburza trochę mitologię czarnych elfów, którą poznaliśmy w poprzednim tomie o właśnie czarnych elfach. Za rysunki odpowiada Mai, która ma trochę webtoonowy sposób rysowania i tworzenia. Jest tu wiele uproszczeń, to nie jest tak bardzo skopane w detalach. Na przykład uprzednio omawiany przeze mnie tom Krasnoludów. Jest nadal świetnie, są fajne widoki, bardzo bogata mimika, bardzo ciekawie zaprojektowane postaci, ale jednak te uproszczenia dają o sobie znać i mam wrażenie, że podczas lektury miałem wrażenie, że przewijam jeden z lepiej wykonanych webkomiksów. Całościowo dobry tom, zapowiada się kontynuacja, więc jestem ciekaw, co pokażą nam twórcy w kolejnym wydaniu historii o czarnych elfach. Jacques-Luc Instein przygotował nam kolejną nową opowieść w ramach Świata Aquilonu. Tym razem mamy do czynienia z Ziemiami Ogona. Jest to zupełnie nowy ląd, to też na końcu tego tomu znajdziemy nową mapkę. Świat Aquilonu i Ziemia Ogona. Dwa zupełnie osobne kontynenty i Ziemia Ogona przypominają trochę Afrykę. O ile Świat Aquilonu mógł się potraktować jako Europę,
i może Azję mniejszą i część wschodnią europejską o zabobonieniu ruskim, tak ziemię ogona mocno biją do czarnego lądu, czyli Afryki. Widać to pomiędzy nimi po rasach, które tam występują. Mamy tu Kulu, którzy są czarnoskóli, mamy Togu, którzy są gorylami i mamy też czerwone elfy. Dokładnie, mamy kolejną postać elfów i uważani są oni za bogów. Pierwszy tom Ziem Ogona Altule Zul Kasajowie jest to bardzo dobrze, bardzo obszernie, bardzo szczegółowo rozpisany wstęp do nowej części świata Akwilonu, w którym poznajemy poszczególne zwyczaje każdego z tych ludów, czyli czarnoskórych mieszkańców ludzkich, gorylowatych, jak i czerwonych elfów. Jacques-Luc Istin powoli to wszystko ładnie rozpisał, powoli to chłoniemy, z lekko onirycznym klimatem, ale także pełnym brutalnej przemocy, bo tu jej nie brakuje. To jest chyba jedna z najbardziej brutalnych opowieści ze świata Akwilonu. Jeśli chodzi o rysunki, Kiko Duarte sprawił tu się na medal. Standardowy rysunek z rynku frankofońskiego o bardzo realistycznym i pełnym detali zabarwieniu dla nowej krainy, która wygląda świetnie w jego kadrach. Pięknie zaprezentowane postaci, każda bardzo zróżnicowana, szczegółowe, wszystko zgodnie z założeniami Jean-Luc Istina, który stworzył zupełnie nowe kultury. Piękne są również krajobrazy, zupełnie inne niż te widzieliśmy w poprzednich odsłonach świata Akwilonu, co też nadaje unikalności Ziemiom Ogona. Jak dla mnie, bomba. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli czytaliście te tomy i macie coś do powiedzenia na ich temat. Ja już Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie!